Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Stargate i oto po raz kolejny Sekiro. Jestem dokładnie w tym miejscu, na którym ostatnio zakończyliśmy. Z tego już też powodu. No po prostu lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że znajdę to. Do tej pory nie wiem po co się zaczyna, ale kontynuując. No, idziemy dalej. Tym razem wracamy do zaniedbanej świątyni. Po prostu chciałbym zobaczyć sobie nowe narzędzie. No, w sumie bardziej chciałem je zamontować, bo może okazać się przydatne w jakiejś sytuacji. Żeby nie było, już niejednokrotnie go używałem i nie za bardzo lubię, ale wiecie no, zawsze lepiej mieć coś przygotowane na czarną godzinę, że tak to nazwę. No, swoją drogą też mikrofon może być trochę ciszej czy coś, ale powiem szczerze, jest to celowy zabieg. Staram się zoptymalizować wszystko, wyciszyć padek najbardziej. Więc, no, może się zdarzyć. Po raz kolejny te dialogi się powtarzają, ale dobra. Mniejsza o to, montujemy właśnie liście. I teraz dzięki temu... Ile? Co? A, dobra, muszę to ulepszyć. I potem będę miał już lepszy parasol. Wiecie co, nie jestem pewien, czy tak bardzo chcę iść tylko w parasol, żeby nie było. Chociaż, nie no, tu jest ten parasol, który ja muszę zdobyć po prostu. Więc nie ma przebacz, idziemy. Czego mi brakuje? A, pieniędzy. Dobra, zobaczmy, czy mam jeszcze jakąś sakiewkę. No idealnie, akurat jedna mała. Panie orangutan, proszę. Proszę mnie. Nie chcę o tym gadać. Po prostu proszę mi tu ulepszyć to coś, bym potem to mógł ulepszyć, tylko że nie mam narzędzia jeszcze. A potem, no w końcu parasolka, która będzie miała bardzo fajne właściwości, no ale dobra. No nie bym mógł robić teraz takie rzeczy, tak dalej, ale nie, to nie jest to, co ja chcę osiągnąć. Ja celuję w coś innego. Dobra, starczy. Jeśli kogoś zastanawia, czym nazywam go orangutanem, dzisiaj nie mylę, ty będzie wytłumaczony, że po prostu tak się nazywał jakiś głuśniowy. Co ty stać z tymi FPS-ami? Nie no, wiesz co? Nie co, gdzie to jest? A może tutaj to było? Nie, ustawienia grafiki. Dobra. Może to trochę pomoże. Nie wiem, lubię ten efekt akurat, ale no, jestem skłonny nawet go wyłączyć dla polepszenia tego wszystkiego. No, to jeszcze względem wczoraj. Oczywiście piesy dalej czekają, hałasują. Teraz wracam tutaj, bo się nie mylę, właśnie nasz koleżka powinien być. A chyba jeszcze nie sprawdzałem, jaka jest oferta, kiedy on dolazł. Dzisiaj sprawdzałem to, wybaczcie, ale wczoraj był dosyć intensywny dzień, nie miałem jak się przygotować. Nagrywam to, żeby nie było w niedzielę. Wy będziecie widzieć to w poniedziałek. Dla mnie to wczoraj było, dla was przedwczoraj. Ale tak czekaj, dzień był intensywny. O, faktycznie, ej, siedź tutaj. O, Mr. Shinobi. Hanayama is a good man. He called me here to mourn those who died in battle. Take off the armor, cleanse the body, and make proper graves. Times as they are, decent burials don't happen as much as they should. A, czyli mu się podoba. Hanayama is a good man. Take off the armor. Times... Okej, okay, czyli wykorzystał go w dobry sposób, a ja się nie zarabia na tym. You have one hell of an eye on you. You found me a fine specimen. Not only is he strong, but he doesn't mind looting corpses, neither. Thanks to you, I've got piles of weapons and I'm loaded with cash. Not to mention some new items in stock. Here, have a look. Zobaczmy, czy jest coś fajnego. Ma lepsze materiały, wiecie co, nie? Naprawdę musiał wykupić, nawet sobie na farmie samemu poza odcinkami. Tutaj już to wierzę. Ale kontynuując. Thanks to you, sales are soaring higher than a dragon. Maybe one day soon I'll be the top merchant in all of Ashina. If you're ever in a pinch, I'll hire you in a flash. No. Oh, you're a hard fish to land, huh? Playing hard to get, I like it. In any case, come again soon. Nawet skontynuując, później jakoś będę musiał sobie nagromadzić. No, te materiały, bądź co bądź. Te wszystkie narzędzia, procesy nie są
łatwe do zrobienia. Owszem, wiem, że można farmić, ale jak jest oferta kupna, to no wolę kupić. Dobra, a teraz tak szczerze, to było co? Tak, to musiało być to. No lecimy dalej. Zatopiona dolina, idziemy w stronę... Jakby to nazywa się określić? Bossa, który chyba kiedyś wspominałem, że... Gra pokazuje tak, jakbyśmy mieli przyjść do niego dużo wcześniej. Musiała przyjdę. Okej... Okay. Szkoda, że nie mam czegoś, co pobiegnie skrytobójstwa są cichsze. Ale niestety gra nie oferuje takich... takich zabawek, więc... Leć! Okej... Okay. Teraz muszę się tylko trochę ukryć. No mamy granulki, tabletki, pastylki, jak zwał tak zwał. Jakieś tam inne rzeczy. W sumie strasznie dużo pieniędzy noszę przy sobie w kieszeni. Dobra. Odzwonić by się po cichu. Ziarn pęknięcia. Fajne, ale... nie za bardzo przydatne. I w sumie teraz, kiedy wyeliminowałem to miejsce... mogę spróbować po cichu zakryć się w jeszcze inniejsze. Tak, wiem, że takie słowo jak inniejsze nie istnieje. Ale no, można przylecić tutaj. Mogłoby zrobić z niego sobie swoją marynetkę, ale nie potrzebuję. Kolejne mocne materiały. I jeszcze można tak to zrobić. I chyba to miejsce mamy już ukończone. Ja się nie przejmuję tym, że hałas robię czy coś. Ja po prostu chcę wrócić jak najszybciej. A i swoją drogą, jeśli dźwięki w grze będą za głośne, to bardzo prosiło napisanie mi tego, to wtedy z ciszy gry. Bo jednak, no mikrofon chcę zostawić tak jak jest. Bądź co bądź, wyciszenie. Pada jest chyba moim najlepszym priorytetem na obecny moment. Nie pamiętam, żebym tutaj złaził kiedyś. Może złaziłem, może nie. Ale jak mówiłem, kiepską pamięć, patrząc na to, ile mam na głowie na co dzień. Ale o tym, co mam na co dzień na głowie i w ogóle, to... postaram się powiedzieć kiedy indziej, może w bardziej... adekwatnym momencie. Nie zrozumcie mi źle. Ale jednak są takie trochę personalne sprawy. No, a więc po raz kolejny jesteśmy tutaj. Tak jak tam ostatnio było to coś tam. Nie pamiętam, czy raz. Dobra, może tyle się nie pamiętam. O, bądź! Jezu, tu był bądź! To jest ten sam wąż, którego wcześniej zaniłem. Jezu. Jak ja mam o tym wspomnieć? Jak ja mogę zapomnieć o tym wążu? Grałem w Sekiro, a jakoś tak ten wąż poruszał, że mi umknął. Jeszcze raz się będę skrzyszał w wodzie, bo mam szczerze. Nawet w trochę trudnym momencie... Dobra, to już chyba było bezpiecznie, jak się nie mylę. Ja tak ostatnio nie byłem tak zaskoczony tym wąszem. Dobra, mniejsza to. Ale kontynuując, wiem, że jest jeden... Dobra, wiem... Jak to powiedzieć najprościej? No dobra, już nawet nie wiem, co chciałem. Standardowy, ja po prostu się tak pokręcił w swoim wyznaniu, że nie wiem co. Czy ja dobrze widziałem z boom adamantowym? Mam naprawdę porządną... no porządny materiał. Okej... Okay. Ale jak ja mogę zapomnieć o wątku? Możesz mi powiedzieć? To jest ważne pytanie, jak ja nie mogę zapomnieć? Okej. Okay. I swoją drogą też tak... no, może się trochę plączy w swoich słowach czy coś, ale... no wracając... wiem, jak się nazywa zakończenie, które chcę osiągnąć. Tak z nazwy, to jest angielskie, nie wiem, jak jest na polski. Ale chyba Dragon Homecoming, czy jakoś tak. Dlatego, jeśli ktoś ma porady, co i jak, to miło byłoby je
który mnie po prostu przekazywał. Proszę, proszę, mam pas z bronią. Jakoś ostatnio nie zwrócił uwagi na coś, był małpy z bronią. Chociaż nie ma co się dziwić. Jest to miejsce w sumie... bądź co bądź pełny. Chyba ty księdze z tym wspominał, bym będzie wspominał, ale nie jestem pewien, więc... No nie wierzcie mi, to słowo jest jakieś się dzieje, proszę. Niby to pierwszy od dłuższego czasu. Mam okazję nagrać, na spokojnie. Ale kontaktował o normalnej porze w ogóle, ale dzisiaj jestem jakiś tak nieogarnięty. Dobra. No lecimy dalej. Miło znowu wrócić do takich... O Jezu, nie, to tylko nie to miejsce. No ale właśnie wracając do tego zakończenia. Ja wiem, co muszę zrobić, mniej więcej. Już teraz przynajmniej będę musiał zdobyć właśnie jakieś tam... Są owoce węża, jak to określili. Ale nie pamiętam, żebym to zdobywał. A się zdobywało, no to... No po prostu nie wiem, nie pamiętam czegoś tego wszystkiego. Ale jakoś tak dziwnie... Dobrze mi to być. No tak. Chciałbym powiedzieć, że dobrze mi idzie, ale oczywiście małpa z bronią musiała się... Musiała mnie trafić i tyle jest dobrze idzie. Powinien powiedzieć, że o dziwo jeszcze nie zginęło. Dobra. Gdzie jest ta małpa z bronią? A jeszcze... Wszyscy to już wyszło. Muszę wszystkie wyjmować. Oczywiście mogę broń pani. Nie, jeszcze coś od ubiedy. Chyba tutaj. Nie. Dobra, jednak tak. Ostatnio być tak, to muszę przyznać, że tutaj... Mogę się przyznać, staćmy w skrzeszeniu. I to nie jedno, tak jak teraz. Ale wręcz... No, tak straciłem w sensie, że... Zginęłem w tej momencie. Bo to miałem wszystkie trzy skrzeszenia, a własne. No ale jak ja dalej nie rozumiem, jaki tym cudem ja nie uniknęłem tego węża. W ogóle czemu on mnie tych zaskoczył? To jest moje największe pytanie dla mnie. Mam mieć za pierwszym razem gościek? Ach, super. No i jest, mało ten lewkę numer 2, to wtedy mógł poczęstować ją też Ishina. Dobra. No ale idziemy dalej. O, to i to miejsce, o którym wspominałem. Tak. Boss, który sugeruje, że powinniśmy tu być dużo wcześniej. Ale dlaczego? Mam nadzieję, że dowiemy się bez, no, wywoływania dostawy z naszego moru czy coś. Ale nie wiem, czy dowiecie, bo ja już wiem. Tak więc... Mam nadzieję, że mam zapas cukierków. Tyle. Cukierek po drzewach. I leśmy! Nie. No i poziom moich wspaniałego ogarnięcia już widzicie. No. Chciałbyś tylko tutaj trafić. Ostatnio mówię jakiś taki... Ach, dobra, może ostatnio. Tutaj już wcale nie miałem łącznego mikrofonu. I nie gadałem ci! Tak. Pierwsza śmierć! Z tego co to nie było z nim jakiś, z tym mocem jakichś wielkich problemów, tak więc... Dobra. Tym razem nie będę marnował cukierków, spróbuję bez nich sobie jakoś poradzić. Ja pamiętam, że ostatnio jak walczyłem z tym oponentem, to właśnie... Nie na cukierkach chciałem. No. Ale to wiem, że to zaleta walczy z tym bossem, że taką nazwę. I też coś, co po części zdradza pewien atrybut tego bossa.
wiecie co. Ostatnio naprawdę jakoś lepiej puszczę. Dlatego przez to dopiero... Trudno po raz jeszcze zdać połowa nic. Niestety, chcąc nie chcąc, jest to dopiero połowa. Druga część jest takim, można powiedzieć, właśnie zaskoczeniem. Który mówi, halo, a ty nie powinieneś przyłaczyć jeszcze. Że powinieneś już tu dużo wcześniej. Proszę cię, gro! Co ja takiego zrobiłem, że dzisiaj nie pozwalasz pokonać bossa, który ostatnim padł u mnie za... Nie wiem za którym razem, ale pamiętam, że było dosyć szybko. Ale tam tego czasu się dużo nauczyłem odnośnie Sekiro, więc... Dobra. Dobra, wiecie co, nie. Chyba nie mam ci typałki cierpliwości. Nie, wiecie, nie. Bardzo powoli ucieknę. Chociaż nie. Prawdziwy pewnie nigdy się nie poznaje. No dobra. Wiecie co, nie. Przyjdę tutaj, wydając dużo lepszy most. Nie wiem, czy to ja tak nie ogarniam, czy co, ale... No... Chciałem wam pokazać coś, co naprawdę było ciekawe i w ogóle pokazać wam... Naprawdę coś, co mnie zastanawiało. Ale... No niestety. W takim też wypadku chyba najwyższa pora. 4 plus 3, a jeszcze nie. Dobra, no niestety biorę to, co nie chcę. I jesteśmy już o krok od zdobycia pierwszej z dwóch umiejętności, które są nam bardzo potrzebne. Przecież mi. Dlaczego? Może się dowiemy w tym odcinku. Dobra, dowiemy. Ja nie powinienem tak mówić, po prostu dowiecie. Gdzie to jest? Nie to? Nie, to było chyba tutaj. Nie? Jezu, gdzie to jest? Tutaj, dobra. Wiecie co, nie wiem ile mam konfesji, ale... Dzisiaj już tak... No nie wiem jak to określić, jestem nieogarnięty. Że tak chciałbym, no pokazać wam coś nowego. Ale na to mało chyba cierpliwości nie mam dzisiaj. Oczywiście wszelkie parady mile widziane. Może bez spoilerów, ale parady tak. No i ogólnie jeszcze tak dla tych wszystkich, którzy zastanawiają, co takiego chcę odblokować, że mówię inna moc. Istnieje ulepszona wersja właśnie tego, nie wiem czy wspomniałem czy nie. Potrzebuję do tego właśnie dwóch mistrzowskich umiejętności i pogadać z pewną osobą, ale to o tym później. Ja po prostu nie mam przepaść, chcę posiąść ulepszoną wersję jak najszybciej. Pamiętam, że to było... Jedna z najważniejszych rzeczy, jaką posiadałem. Nie wiem, najlepszych, najważniejszych, podkreślam. Jeśli chodzi o siłę ataku na pewno, dobra. Coś jeszcze chciałem sprawdzić, Jezu, nie, no ja jestem dziwki, nie ogar. Jedno konfekcję. Here to perch it. Powiedz mi, że posiadasz... Dobra, wiecie co, nie. Nie, jeszcze raz, nie. Ja dzisiaj mam jakiś naprawdę zły dzień czy coś. Nie wiem. Po prostu niestety dzisiaj że odcinek będzie chyba największą kupą, że tak to określę, ze wszystkich, które mogłem zrobić. Ale... Idziemy farmić po prostu... Konfetti, bo bez niego nie mam zamiaru iść drugą ścieżką. A na mopy nie mam cierpliwości, jak już wspominam po raz kolejny. Tak więc... Też nie mam cierpliwości. Może znalazłaby się, gdyby nie to, że no, jest odcinek... Ja mam mało czasu i w ogóle... Przez mało mam, jeszcze mam godzinę na... Nagranie tego jeszcze, jednego odcinka, bo w najbliższym czasie nie będę miał. No, najbliższym jak sobie słownie tylko odrobinę czasu. Więc... Też... Wiecie co, dobra, ubijemy jeszcze tych tutaj samurajów, a my zostawiliśmy do przedawśnionego handlarza, bo wydaje mi się, że on może to sprzedawał. I nie ma konfekcji, rzecz jasna. Dobra.
nadal przynajmniej powiem szczerze, nauczyłem się walczyć z nimi już tak porządnie. Bo nie jak są w grupie, ale jest konwersji. Jest pusty. I teraz tak. No. Jestem gotowy nawet używać symbolu ducha, żeby się tylko rozwijać jak najszybciej. Nie chcę tu po to, żeby pokazać moje wspaniałe umiejętności, tylko ja chcę po prostu zrobić koncepcję, żebyśmy mogli przejść dalej. Czy Lega mnie naprawdę wysłuchała? Ej, nie wiem, czy to mi się podobaje, ale wszyscy tutaj zebrani, powiedzcie mi, czy Lega naprawdę mnie wysłuchała? Ja to jestem idiotowy. Dobra, wiecie co, nie wiem, czy jedziemy koncepcję. Właśnie chciałem o tym mówić, że znam sposób, jak sobie łatwo poradzić. W takim konfekcji w tuściu parasola. Właśnie ten parasol, o którym... A może to jeszcze nie ten? Nie, to chyba głównisty. Nie, ale głównie właśnie parasol chyba tam brzmi jakąś tam moc antyduchową, już tak to nazwę. Może zobaczyć opisy, może to jest właśnie ten, może inny. Jakoś nie z tego innego chyba. Bo potrzeba bardzo rzadkiego składnika, najczęstszego ze wszystkich. Powiem, że dla tych, którzy znają Minecrafta, jest to czym do enchantingu. Bardzo mało, bo powiem szczerze, widziałem w tej grze. Może jeden kawałek miałem, może więcej. Jeden jestem pewien. Ale zanim coś, to zobaczmy, ile mamy już konfetti. Trzy. Przy dobrych wiatrach może jestem w stanie pokonać już tego oponenta nawet na konfetti. Ale póki co... Muszę po prostu zobaczyć, jak będzie wyglądała ścieżka rozwoju. Jezu, jestem... Nie. Przedawiam, że nie mogę osiągnąć tego parasola. I... Nie, jeśli się... Nie będę tym skazał, to muszę być dopóki nie pokonam tamtej mapy. Dobra, nie chcę jeszcze o tym gadać po prostu kolejny. Nie, ale... No przecież... No. Tak. Także... A nie, jeszcze teraz muszę zrobić, a nie stać mi. A poza tym też... Dobra, wiecie co, nie. Idziemy chyba w takim razie na tym. Na konfekcji. Miejmy nadzieję, że tylko ten handlarz, o którym miałem się, będzie to sprzedawał. Jak mówiłem, nieogar totalny. Hey, that's still up. Ale no niestety, i takie nie bywa. Leciono za 2000. Jeszcze zwiększyć siły tykwy, fajnie by było. I niestety nie posiadasz tego, co chciałem. Tak więc jeszcze tylko do jednego. Chociaż nie. Zaraz się pomywał, nikt tu chyba nie będzie miał. Mamy trzy konfekcji. W najlepszym wypadku chyba cztery, bo jeszcze jest jedno miejsce, w które chyba można pójść, żeby zdobyć jedno. Po prostu trzymajcie kciuki. Nie wiem, jak mam sobie poradzić. Chociaż... Moja postać jest dużo ważniejsza niż zazwyczaj, kiedy tam idę. Bo nie będę ukrywał, jak tu po raz pierwszy zmierzałem, chyba nie miałem jeszcze... Co? Ale nie, chyba na 100%. Nie miałem ze sobą ostrza śmiertelności. Nie w ogóle byłem tutaj dużo wcześniej, więc... I to nie chodzi mi na jedną, tylko ogólnie. Tak więc, posążek papa. Potrzebuję środków uspokajających, konfetti. Pukamy środka. Zeskakujemy. Konfetti. I zaczyna się starcie. Dobra, powinno sobie poradzić. Tylko od której strony on... Dobra, nie, stop. Naprawdę. Ja znowu. Dobra, wiecie co? Tak. Ta dodatkowa odrobina siły ataku naprawdę ułatwiła to starcie. Uff.
Chyba właśnie... Na jednym poziomie, ale... Przy odrobinie szczęścia na tym kwestii w swojej pracy. Niestety... Przeczuwałem wszystko, spotykając tego właśnie jeszcze. Dobra. Gościu zniknie. Tak więc muszę obserwować. Dobra, środek uspokajający. Bez niego nie ma względu się z tym mierzyć. Dajmy konfet. Nie, ja tu nie mogę umrzeć. Pamiętaj o tym, wilk, że ty możesz umrzeć. Ktoś masz mocny śmiertelny, to nie oznacza, że jesteś całkowicie nieśmiertelny. Nie musimy się zginąć w takim głupim sposób. Z postawy też dosyć mówczo zginęły. Dobra. Dobra, widzę go. Widzę gościa. Damy radę, kurwa. Żegnaj się. Nie łopie jeden. Nie. Teraz przerwa. Odczynek. Nie ma wszystko uspokajającego. Zarzuć tego na wtórcy, tylko żeby został trafiony. Tak blisko, tak daleko. No i znowu, przez nie pokonałem mały chwil. Jednak trzy koncepcje. No cóż. No wpadam, że zrobiłem taki kilka. Bo to w ten sposób zrobiłem coś, co jest bardzo przydatne. Aczkolwiek nie używam tego, bo się zawsze obawiam. Tak więc może jednak nie będzie tak całkowicie strata czasu i wszystkiego, jak myślałem. Prawda, znowu nie mam konfetti. No ale... Konfetti mogę nazbierać poza tym. Ale na moment będę miał sposób, który... Nie będzie w mojego konfetti, no ale dobra. No, co mogą pamiętać tam... No, szczególnie uderzyłem. No, ogólnie pamiętacie tego gościa, gadaliśmy z nim kilka odcinków temu. Teraz jest tutaj. It's fate, but... Yes, I can hear it. As if it is calling out for someone. Crying. Perhaps it is calling to... me? Hey. Every now and then. Yes, I can hear it. Give me a sign. Is it me you're calling to? What's wrong? If it isn't the shinobi. Following the sound brought me here. Can you hear it? It's faint, carried by the wind. It's coming from this hole. You hear it, do you not? I hear nothing. I see. Perhaps I alone can hear it. Ah, nothing else matters. I must follow that melody. That melody calls to me. At least, I believe it does. Dobra. Tak więc teraz czeka mnie dosyć. Niezbyt przyjemny moment, powiem szczerze, bo nie lubię tego. Ale... Will you be cast out? Or throw yourself in? What? If you wish to go to the very depths of Ashina, then you'd best cast yourself out. Over there. The depths of Ashina are over there. No właśnie. Pozwólcie, że podjaśnię. Nie gram na minimalnej ogólnie, bo inaczej. No jest dla mnie trochę za jasno. Ogólnie mam jasny monitor, ale teraz, no, muszę. Dobra. Właśnie dlatego. Muszę wypatrywać wszelkich okazji do wspinaczki. Chyba, że miałem wpartę i... Chyba miałem wpartę i spadłem idealnie w tym miejscu, w którym trzeba było, żeby oszczędzić sobie to wszystko. Chyba jestem wielkim wpartem, że naprawdę spadłem w idealnym miejscu. A, to go odniałem, się na dwa razy bije. Tak.
Tam będzie mniejsza, to zbieramy wszystko i zaraz będziemy kończyć odcinka. Tym razem, tak, widzicie, normalnie ten bym właściwie, ale jakiegoś wielkiego farta musiałem mieć i no. Teraz spadamy. Witam w głębinę Hashiny. Środki uspokajające. Nie powiem jeszcze, że dałoby się coś innego. I ogólnie, więc będą się przyciszyć znacznie dźwięki z gry. Ale to już nie dzisiaj. No, bo nie dzisiaj. I tu czeka mnie kolejne starcie z bossem. Normalnie tego bossa bym wam nie pokazywał. Mam metodę, która jest taka strasznie żmudna na pokonanie go. A jest powód, bo ogólnie to jest dosyć trudne miejsce dla mnie przynajmniej. Strasznie nie lubię go. Swoją jest taki sam bossek tam na drodze. No wiecie, tego co pokonywałem chyba w ostatnim odcinku czy coś. Tylko, że gdyby tego było mało, to ma tutaj pomagierów, takich mocnych pomagierów. Widzicie tego? Gościu z armatą. Dlatego też spróbuję podejść do sprytem. Pokażę wam to. Ale jeśli się nie uda, będę chciał zastosować moją noobską metodę, że tak to nazwę. Nie zwracajcie jej, bo ona jest bardzo czasochłonna. Wspomnę wam o niej, ale no. I mówię, nie mam dużo czasu. Ale serio się zaskirował. Poza tym wczoraj nie było odcinka żadnego porządnego, tylko ta głupia skrzynka. To dalej. No, to dalej nienawidzę i w ogóle. Dobra. Już by się miało udać. Dobra. Może się nawet uda zrobić to po cichu, tak jak chciałem. Nie jest to łatwe. Jednakowoż tak czy siak. To miejsce wymasterowałem już prawie całkowicie przez to, że podejściu miałem więcej chyba niż czegokolwiek innego z takich mini-bossów, żeby nie było takich mocniejszych istot. Wręcz można powiedzieć, że prawdziwych bossów. No nie. Może jeszcze nie udać. Może się jeszcze uda. Trzymajcie kciuki. Bo to jest drugi moment, którego... Idź to ducho. Jakaś głupia mucha się przyczepiła. Dobra, chyba się udało. I to jest dosyć dochodowe miejsce. Tak więc... Może się coś uda osiągnąć dzięki temu ślepi. Nawet mieć pieniądze na jakieś zakupy, ulepszenia czy cokolwiek. Ale mniejsza, to i tak jestem zmuszony jeszcze pokonać tą małpę, jeśli chcę parasol sobie zrobić. Dobra. Mógłbym sobie spróbować zrobić pomocnika na tą bitwę. Ale jedna osoba, która jeszcze istnieje, to jest ten tam. A nie będę ukrywał, nie umiem mu robić czysta w plecy. Więc spróbuję pokonać bossa z nim. Zakradamy się od pleca. I mamy tylko połowę walki. Dobra, teraz nasze pobierzemy cukierka. No idź, mucha, zasłonić mi ekran. A zresztą, dobra. Cukierki, to... Dobra, wiecie co, nie było tematu. Nie było tematu, jak do bossa. Naprawdę, nie było tematu. Ostrzeć mnie, to naprawdę ułatwia wszystko, aż na to. Chyba dostał tu rzeczy, które chcę pozbierać, bo to właśnie te materiały lepszej jakości. Znaczy, wiesz co, do psu. Nie lubię cię, masz. Dobra, śmierć. Dobra. Bo to będzie, jestem zmuszony tego pokonać, chcę zbierać wszystko, więc na tym się skończył 3D.
ciebie ty możesz strzelać? Tak. Teraz właśnie się robić, to pewnie prośbę do śmierci. No, widzicie to? Jest moja zemsta za nieliczne śmierci. Przepraszam, nieliczne, oczywiście bardzo liczne śmierci, które... no, zostały wywołane przez tego gościa. No. Teraz zostało tylko pozbierać się najcenniejsze z najcenniejszych. Czyli... wszystko, co tutaj leży. Dokładnie do tego chciałem. I w sumie, jeśli coś tutaj zostawiłem, to wezmę to kiedy indziej. Bo też nie będzie. A ja mogę tylko przejść do przodu. No ogólnie, iść naprzód, rozwijać się. No, a więc idziemy. I swoją drogą, jak mówię, byłem tu kiedyś dużo wcześniej. I do tej pory mnie zastanawia ta sala, jak to nazwę. Wielkie otwarte pomieszczenie, które jest puste. Bo jeszcze nie odkryłem jego zastosowania. Ale może ktoś się zna. Miło było, gdyby się podzielił. No. A powiedz co? Chyba już jeden z ostatnich, miałbym nadzieję, dialogów na dzisiaj. She's gone. But she was here just moments ago. You. Chyba się dźwięk zepsuł. No i jak nas już uwierzyć? Listen. I finally saw her. The shamisen player. Was a woman. I only saw her from afar, but I could tell. A beautiful, yet fleeting presence. Oh, I should have asked if she was calling no, to wiesz, me. Co? Ja wyłączam mikrofona. Jeśli wam się podobało, to no, zostawcie lajka, subskrypcję i w ogóle opinię. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. No, ja teraz jeszcze tylko pójdę do posążku, ale jak mówię, wyciszę mikrofona, bo oczywiście musieli zacząć wiercić. To z tego, że prosiłem cię o ciszę. No i trzymajcie się. Hej!